sobotę 15 czerwca w OSP w Goleszowie odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 20-lecia działalności koła PTTK Ślimoki. Podczas spotkania podsumowano cały okres działalności, jak również wręczono członkom okazjonalne dyplomy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wójt Sylwia Cieślar oraz prezes cieszyńskiego PTTK-u Zbigniew Huczała. Część artystyczną zapewnił zespół pieśni i tańca Goleszów. Ja Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie, jest mi bardzo miło. Zawsze będę Was wspierać, bo robicie coś pięknego, zwiedzacie nasze tutaj lokalne zakątki, ale też w kraju i poza nimi. I reprezentujecie przede wszystkim naszą piękną gminę, co jest dla nas bardzo ważne, że dzięki Waszej właśnie działalności promujecie ją na zewnątrz. Ja z całego serduszka Wam dziękuję i życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, żebyście dalej funkcjonowali, zwiedzaliście, bo to jest najważniejsze, miłości, radości i dobrej współpracy z wszystkimi. Wszystkiego dobrego. Śląska Cieszyńskiego, X.pl, Marta Szymik.